No, zbliżamy się do granicy za Usołami na Słowację, przejście graniczne Polsko-Słowacja. Kolejki duże. W tej chwili my przejechali przez granicę. Jesteśmy w Słowacji. Pierwsza miejscowość Nowość. Nie ma nikogo. Że będzie jakaś kontrola przed wsią, ale nie wydaje mi się. Polskie samochody przyjechały na Jagody. Ponoć bardzo dużo w tym lesie się znajduje. No i oczywiście trzeba już uważać na szybkość. Bo na Słowacji, jak wam już mówiłem, kary. Jest nowo. Fajne garaże tutaj mają na samochody. Wiatę budują, zadaszenie tylko. Samochód widać. Tanio i oszczędnie. Jakby ktoś nie wiedział, to jestem na Słowacji. Przejście graniczne Nowo od strony Polski. Tak się dużo mówi. W radiu, w telewizji, kontrole na granicy. Nie ma żadnych kontrol. Kontrolować to się trzeba samemu, żeby jakiś w białej czapce człowieka nie złapał. Bo jak już mówiłem, kary wołają od 100 euro. Za 20 kilometrów więcej. Kiedyś żeście widzieli, jak na Słowacji mnie złapali. 100 euro sobie zażyczyli, ale po wielu, wielu spokojnej rozmowy pani opuściła do 20 euro. A to chyba tylko na ładne oczy. Bo ładna rzeczywiście była. Uśmiechnęła się i opuściła. Ale to tylko raz mi się to udało.
miała nazwisko takie podobne jak kiedyś na granicy służyłem w Zebrzydowicach. To nazwisko po stronie czeskiej, bo jeszcze kiedyś była Czechosłowacja. Było trochę inaczej nazwisko, bo nie mogę powiedzieć, ale powiem Woraczek. No i ponoć jej wuj właśnie służył na granicy w Zebrzydowicach. No bo policja na Słowacji oczywiście mają identyfikatory. Jest widoczny numer służbowy i nazwisko policjanta. Widocznie lepszy mają rygol niż u nas. Bo nie widziałem, żeby u nas jakiś policjant nosił nazwisko na klapie, na kieszeni. A no troszeczkę inny świat. Inne podejście. Tutaj zaraz będzie skrzyżowanie. Na tym skrzyżowaniu, za skrzyżowaniem, jest stacja CPN. Tam przeważnie się lubią czaić, ponieważ tą drogą, którą ja w tej chwili jadę, na skrzyżowaniu jest stop. A oni bardzo respektują znak stop. Obowiązkowo zatrzymać się, a nie tak jak my nauczeni jesteśmy, że podjeżdżamy do stopu, przyhamujemy i dalej jedziemy. Tam też po 50 euro mandaty są. A tutaj widzicie radar świetny 46. Ciekawe, co to oznacza. Czy gdzieś daje jakiś impuls dalej na skrzyżowanie policji? Następnym razem to wam pokażę jedną wioskę przed Korbielowem, jak się jedzie ze Słowacji. Bardzo ciekawa rzecz, ale to już w następnym filmie. No jak widzicie, zero kontroli, ale i zero samochodów polskich.